Jest tutaj opcja sprawdzanie adaptacji przepustnicy. Klikamy, wybieramy, klikamy idź. No i witajcie w kolejnym odcinku. Tytuł znacie, także wiecie, czym się za chwilę zajmiemy. Chodzi mi o wyczyszczenie przepustnicy. Ja wiem, że pewnie wy też wiecie, że największe efekty czyszczenia takiej przepustnicy daje czyszczenie całości, czyli tutaj też kolektora. Ale ja bardziej chcę się dzisiaj akurat skupić na samym czyszczeniu przepustnicy z tego względu, że chcę po prostu tu zajrzeć, bo wiem, że czasami nie ma konieczności rozbierania tutaj całego kolektora, bo nie ma aż tam tyle syfu. Z tego co się orientuję, najwięcej syfu właśnie dostaje się tutaj przez tą rurkę od EGR. I tam jest w środku taki kruciec, który jest skierowany właśnie w tą stronę, a nie w tą. I podobno właśnie dzięki temu krucicowi właśnie ten cały syf dostaje się tutaj w stronę przepustnicy. I tamta strona nie jest aż tak brudna, jak się wydaje. Aczkolwiek no, to nie jest pewna rzecz, tak? Ja tylko tak gdzieś słyszałem, gdzieś widziałem. I dlatego chciałbym to dzisiaj sprawdzić, czyszcząc po prostu samą przepustnicę. No wiadomo, jeśli się okaże, że kolektor jest cały zawalony, no to będę się już nastawiał na wyciąganie całego kolektora i czyszczenie. Ale dziś właśnie przeczyścimy sobie samą przepustnicę i po prostu zerkniemy tam do środka i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda, bo mówię, no być może nie ma takiej potrzeby, żeby to wszystko tam rozbierać. No dobra, no to wstęp zakończony, więcej filozofii nie będzie, tylko będziemy już robić. No a to jest bardzo prosta rzecz, tutaj dosłownie zajmie to nam parę minut, więcej minut zajmie nam samo czyszczenie tej przepustnicy w środku. Także zabieramy się za odkręcanie tej rury dorotowej, tutaj macie jedną opaskę. Tutaj jest druga, także wykręcamy obie opaski, wyciągamy sobie rurę na zewnątrz. Tutaj teraz wypinamy sobie jedną wtyczkę od przepustnicy i wykręcamy śrubeczki. Tutaj jedna, która trzyma nam bagnet. Później tutaj macie jedną. Tutaj w tym miejscu z prawej strony jest jedna i tutaj, nie wiem czy widać, od spodu jest też jedna śruba. Także praktycznie trzy śrubki nam tylko tą przepustnicę trzymają. Jak widzicie, no mówię, to jest bardzo proste, dużo roboty tutaj nie ma. Także bierzemy sobie kluczyk 10 do odkręcenia tych śrubek i Torx do wykręcenia tych śrub od przepustnicy i już wam mówię, jaki to jest rozmiar. Torx 30. No i odkręcamy nasze śrubki. Wszystkie tutaj trzy, które wam wcześniej pokazywałem. No i w sumie przepustnica już chyba będzie nasza. Będzie można ją wyciągać. No i mamy już przed sobą naszą przepustnicę. I nie wiem, czy to widzicie, ale ona jest czysta. Oczywiście jakiś osad ciemny tutaj jest na tej klapce. Również, aczkolwiek ta klapka chyba jest jakaś w kolorze czarnym, czy coś takiego. I ta przepustnica nie jest w ogóle, moim zdaniem, brudna. Jest w bardzo dobrym stanie, jest czyściutka. Nie wiem, czy ktoś tam grzebał, czy po prostu, nie wiem, tutaj w poliftowych silnikach może się mniej brudzi. Dodam wam, że przebieg to jest niecałe 240 tysięcy. Także tutaj jest naprawdę zero. Nic tutaj nie ma. Zajrzymy sobie jeszcze do kolektora. Zobaczcie, w kolektorze jest jak w domu, można powiedzieć, czysto. Praktycznie tutaj nie ma żadnego syfu. I tak jak mówiłem, tutaj zajrzałem tylko profilaktycznie. Ale domyślam się, dlaczego tu jest tak czysto, bo według tutaj raportu serwisowego, który kupywałem, jak kupywałem te auto, to tutaj była wymieniana w serwisie głowica. Już się w sumie spotkałem kilka razy właśnie, że w tych poliktowych silnikach była wymieniana głowica. I z tego co pamiętam, przy chyba niecałych 200 tysiącach, 180 czy coś takiego,
była właśnie tutaj wymieniana głowica w serwisie. No i pewnie dlatego oni tutaj to wyczyścili wszystko, jak to rozbierali, bo nie wydaje mi się, żeby składali tam z takim syfem, jaki tutaj się pewnie od nowości uzbierał. Także dlatego pewnie mam to takie czyste wszystko. Zresztą nie wiem, czy widzicie, głowica też ładnie właśnie wygląda. Widać, że jest świeża. Także pewnie dlatego tutaj jest tak czysto i no w sumie nie mam potrzeby wyciągania tego kolektora w ogóle tutaj, w moim przypadku. Nie ma to sensu, mija się z celem z tego względu, że on jest naprawdę czysty, on tutaj nie ma żadnego dolotu, jest tylko praktycznie osad z oleju i spalin. Także widzicie, tutaj żadnego syfu nie ma, tylko jest po prostu osad, wystarczy to wytrzeć szmatą i tyle chyba. No ja tutaj nie będę już za dużo filozofował. Oczywiście tutaj, jak już mam wyciągniętą tą przepustnicę, no to sobie ją tutaj już wyczyszczę dokładnie, no bo nie będę składał, tylko po prostu ją tutaj wyczyszczę, jak już mam ją wyciągniętą, no bo przy okazji można to troszeczkę przeczyścić, ale tak jak mówię, no nie ma tutaj żadnej potrzeby. Co do czyszczenia, no to są specjalne środki właśnie do czyszczenia EGR-ów, przepustnic. Podobno bardzo fajnie to działa. No ja oczywiście tutaj nie mam nic takiego, także wykorzystam zmywacz do hamulców, no i taką szmatkę, nie wiem jak to się nazywa, zazwyczaj są one używane do czyszczenia miedzi przed lutowaniem, jak tam to ktoś robi ogrzewanie czy cokolwiek w miedzi, także to jest tego typu szmatka, także tutaj sobie to wszystko wyczyszczę, na koniec przemyję to zmywaczem do paznokci, do hamulców, do paznokci, są mi tutaj paznokcie w głowie. No nie wiem, no w każdym razie tym sposobem będę to czyścił. No i myślę, że bez problemu dam radę, bo mówię, tu jest naprawdę czyściutko, także zabieram się za czyszczenie. No i przepustnica, jak widać, wyczyszczona. Tutaj jeszcze, jak widzicie, też wyciągnąłem uszczelkę. Zaraz ją też wyczyszczę i włożę tutaj z powrotem na swoje miejsce. No i co? No i będziemy tutaj składać wszystko dokładnie w ten sam sposób, jak żeśmy to rozbierali. Jak widzieliście na początku, no tu nie ma żadnej filozofii, jest to bardzo prosta czynność. Także wyczyszczę jeszcze uszczelkę, włożę ją na swoje miejsce, no i przykręcam przepustnicę też tutaj już w to miejsce, w którym ona sobie będzie spokojnie pracować dalej. Przepustnica siedzi, no to teraz pakujemy na swoje miejsce rurę dolotową, którą oczywiście też możemy sobie w środku na przykład zmywaczem do hamulców przeczyścić. Także pakujemy i mamy wszystko już tutaj poskładane z powrotem. No i mamy gotowe, wszystko poskładane. No i teraz tak, pamiętam jak robiłem to samo w A4, to było właśnie dużo pytań na temat adaptacji przepustnicy. No i powiem wam tak, no w A4 nie było adaptacji, to znaczy w programie VCDS jest procedura adaptacji, ale akurat w tym modelu silnika no nic ta procedura nie daje, tak? Nie uruchamia żadnej adaptacji. Tu prawdopodobnie jest tak samo, no ale specjalnie dla was to sprawdzę, zobaczymy, żebyśmy mieli na 100% pewność i wy, i ja, czy coś takiego w ogóle jest, a jeśli jest, czy to po prostu działa akurat w tym silniku CGLC. No zobaczmy nastawy podstawowe i tutaj z listy przeczytajmy, co tutaj mamy. Jest tutaj opcja sprawdzanie adaptacji przepustnicy, klikamy, wybieramy, klikamy idź, mamy jakiś test uruchomiony, no i chyba tylko tyle. Nie wiem, poczekam jeszcze kilka sekund, bo być może tutaj przebiega jakiś proces adaptacji. Zobaczymy, co się dzieje przy silniku. Słychać tutaj jakiś dziwny dźwięk, nie wiem, pisk można by troszeczkę powiedzieć, buczenie takie. Ale czy coś się niby teraz przestało? Zobaczmy, co nam komputer pokazał. Zakończono poprawnie, czyli wychodzi na to, że jednak jakaś adaptacja przepustnicy tutaj jest. Aczkolwiek jestem przekonany na 99%, że auto i tak by odpaliło, no ale jeżeli macie dostęp do VCDS-a, zróbcie sobie taką adaptację, to na pewno wam nie zaszkodzi. A być może faktycznie w tych silnikach poliftowych, bo wcześniej miałem przedliftowy, może jest inaczej i trzeba tą adaptację robić. Jeśli wiecie coś na ten temat, piszcie w komentarzu, bo powiem wam szczerze, że sam nie wiem. W każdym razie my adaptację wykonaliśmy, zakończono poprawnie.
No i tyle, wciskamy gotowy powrót i możemy auto odpalać. No i chyba to by było tyle, co chciałem Wam dziś w tym filmie pokazać. No jak widzieliście, za dużo nie zrobiliśmy w moim przypadku, bo wyglądało to naprawdę dobrze, a nawet bardzo dobrze. Z tego co się dowiedzieliśmy, no to wychodzi na to, że jest jakaś tutaj procedura adaptacji przepustnicy, także to też będziemy wiedzieć na przyszłość i Wy i ja. No i tym optymistycznym akcentem chyba będziemy się już żegnać. No i co, na koniec jak zawsze zaproszę Was na mój kanał. Tam oczywiście macie więcej tego typu filmów, poradników, także korzystajcie. Jeśli filmy są dla Was przydatne, podobają się Wam, lajkujcie. No i też oczywiście subskrybujcie mój kanał. No i zapraszam też Was na Facebook, na grupę A6C7. Link macie oczywiście w opisie filmu, jak i na Instagrama. Link w opisie również. A my widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!